Dzień dobry, nazywam się Marcin Brzeziński, fotografia. Dziś znajduję się w miejscowości Zełwągi, a powodem tego jest wystawa starych zdjęć, historii i opowieści o Zełwągach. Z tego powodu, że kocham fotografię, nie mogło mnie dzisiaj tutaj zabraknąć, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia krótkiej wideorelacji z tego wydarzenia. Wystawa, piękna inicjatywa. Co prawda nie znamy tutaj większości bohaterów tych zdjęć, ale z wielkim zainteresowaniem obserwujemy, jak się zmieniła przestrzeń, jak się zmieniła sama wioska. No, piękna inicjatywa. Bardzo się cieszymy i podziwiamy tu przedsięwzięcia Koła Gospodyń Wiejskich z Zełwążanki. Znaczy, byłem do 79 roku, ale teraz przebywam też w Zełwągach, bo mieszkam w Mrągowie. Tutaj miałem teściów, którzy mieszkali w Zełwągach od 50 bodajże chyba 6 roku i poślubiłem ich córkę w 70 roku. To w sumie w Zełwągach od 70 roku. To jest 53 lata. Bardzo fajna. Bardzo. Ja to przeżywam, bo na przykład wracając do lat 70. nie było świetlicy, teraz jest świetlica, w każdym razie całkiem te wszystkie budynki, które tu stały, są trochę ze starości zniszczone, dużo jest nowych, ale bardzo wystawa to właśnie upamiętnia i widać to na zdjęciach, sobie tak kojarzę niektóre zdjęcia. Nie? Także potrafi poruszyć serce, nie? Tak, potrafi. Bo jak patrząc na przykład na budynek ten pan państwa Boguszewski, przecież on do tej pory taki sam prawie jest, nie? Ten ganeczek taki, to wszystko, to jest to samo. Sąsiadów, to jest dla mnie też sentymentalny budynek, bo nie było świetlicy. W tym budynku bawiłem się razem z żoną na weselu, a w moim budynku w teściów było całe przyjęcie. A w tym budynku i to sentymentem darzę. I jeszcze... Nazywam się Joanna Pruszyńska. Jestem z Zełwąg. Mój tata urodził się w Zełwągach, moja mama też jest z Zełwąg. I mieszkam tutaj razem z moją rodziną. Znam wszystkich w Zełwągach. Dlatego ta historia jest bardzo, bardzo bliska mojemu sercu. Jest tutaj cała moja rodzina najbliższa. Taka wystawa jakby była w naszych głowach już od dawna. Tylko nie było motywacji, żeby się zebrać, bo te historie pojawiały się i w domu rodzinnym, i we wsi. Taka ciekawość była we mnie, w mojej siostrze. Ale też widzę, że jakby rośnie zainteresowanie historią wśród osób młodych. I w tym roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Zełwągach.
I jednym z celów, które sobie postawiłyśmy, było właśnie powrót taki trochę do historii, poszukanie tych informacji, zdjęć, jakichś prostych historii takich z życia codziennego. Myślę, że to jest początek. Taki początek, który zacznie obudzić troszeczkę taką w mieszkańcach większą ciekawość tą historią, ale też spowoduje, że z jakichś twoich archiwów wygrzebią zdjęcia, znajdą jakieś informacje, przypomną sobie coś i pomału zaczniemy tworzyć stronę internetową, o której myślimy, żeby po prostu pokazać takie zwykłe, codzienne historie, które okazują się bardzo niezwykłe. To jest w ogóle zabawne, bo jak pytałam ludzi, to nie, u nas nic nie ma, żadnych ciekawych zdjęć, mamy jakieś tam z komunii, ze ślubów, z pogrzebów, a potem się okazywało, że te zdjęcia są cudowne, że przedstawiają jakieś sianokosy, jakieś prace zwykłe, kury na podwórku i to właśnie, to wszystko jest takie piękne, albo zdjęcia wsi, jak ona wyglądała kiedyś, ile było drewnianych domów. Jak Krajowa 16 była brukowaną ulicą, że jeszcze w latach 70. na początku wszystkie kolonie wsi prawie nie miały prądu, że ludzie funkcjonowali przy lampie naftowej. I to są takie historie, które wydają się im nudne, albo w ogóle nawet nie uświadamiają sobie starsi, że to jest ciekawe. Wiele domów nie miało prądu. I dla mnie to jest niezwykłe, jak oni funkcjonowali. Na przykład mój wujek miał pralkę, bo już go było stać, ale nie miał prądu, bo mieszkał na kolonii, więc pralka stała u moich rodziców. Ciocia przyjeżdżała, robiła pranie, zabierała i tak to funkcjonowało. I to jest bardzo fajne. Takie właśnie zwykłe, niezwykłe, jak my mówimy, historie. Także ja myślę, że to jest początek i jeszcze może czymś zaskoczymy w przyszłości.